Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie e, i zapraszam na fantastyczny pojedynek Karuany z Karlsenem. E, partia z 29 stycznia 2022 z turnieju z Holandii, data Steel 2022, e, w którym bierze udział m.in. Jan Krzysztof Duda. No, ale tutaj muszę powiedzieć, że Karlsen e, no, został triumfa triumfatorem tego turnieju po raz kolejny, kolejny. E, tyle tych już zwycięstw miał, że nie, nie naliczę. E, w każdym razie, zapewnił sobie już zwycięstwo przed rozegraniem ostatniej rundy, z tego względu, że nie ma w turnieju już Dubowa z powodów Davidowo dziewiętnastkowych. No w każdym razie tutaj partia niezwykle ciekawa. No trzeba powiedzieć, że Magnus Carlsen jest szachowym geniuszem, dlatego że gra w szachy bardzo równo, nie przegrał żadnej partii w tym turnieju, co jest na pewno dużym osiągnięciem, zresztą on rzadko kiedy przegrywa partie klasyczne, to trzeba przyznać. Jeszcze tylko napomknę, że w niedawno rozegranych Mistrzostwach Świata w Warszawie w grudniu 2021, no Carlsonowi niestety nie poszło za bardzo i w blitzu za bardzo nie poszło i w szachach szybkich, chociaż no i tutaj trzeba przyznać, że właśnie ta klasa, to Mistrzostwo Świata i, i ten geniusz szachowy objawił się właśnie w tym turnieju, ale chyba takiego zwycięstwa potrzebował. Zdobył troszeczkę na rankingu tych oczek, no, jego celem jest 2900, bardzo ciężkie zadanie. No zdobywając z gry 8,5 punktu z 12 zdobywa niecałe 4 oczka na rankingu. To jest no bardzo mało, ale też ciężko te oczka będzie mu zdobywać. No, ale trzymam kciuki, mam nadzieję, że jako pierwszy w historii to, to zrobi, no bo jak nie on to kto. Dobrze. Wstęp wstępem jedziemy z partią. Otóż E4, Karłana zaczął i Magnus zagrał C5, co jest ciekawe, bo bardzo często odpowiadał właśnie ruchem E5. No i tutaj skoczek na F3, skoczek na C6, goniec B5, czyli wariant Rosolimo w obronie sycylijskiej. Tak panowie grali ze sobą często w meczu o Mistrzostwo Świata. Carlsen zagrywa G6, a Karuana zrobił roszadę, goniec G7, teoria debiutu. C3. Planem białych jest oczywiście ruch D4, żeby zyskać centrum. Na, na co czarne odpowiadają skoczek F6 i prowokują tutaj przeciwnika do zagrania ruchu E5. Tutaj czarne się tego nie obawiają z tego względu, że skoczek wskakuje na D5 i po D4. Tam jest wybicie, wybicie e, i gramy dalej tak jak podobnie jak w partii w zasadzie. Ten skoczek czasami wskakuje na C7, odpędza gońca. No to już teoria debiutów, teoria debiutu, którą, którą no, warto oczywiście poznać, jeżeli ktoś chce grać te schematy. Tutaj wieża zagrywa na E1, na co Magnus zroszował, posunięcie D4. No i coś ciekawe, po ruchu D4 tutaj czarne odpowiadają od razu D5. Cały czas teoria debiutu. Ja jestem ciekawy właśnie w takich pojedynkach, w którym momencie te przygotowanie zawodników się kończy. No pewnie na pewno, pewnie na pewno, na pewno w tym momencie jeszcze przygotowanie trwa. No i teraz tutaj Karuana zagrał pionkiem na E5. Jeżeli, właśnie tutaj się bardziej przyjrzę, co by się wydarzyło, jakby pionek wybił na D5, to wydaje się logiczne, no bo wieża na wolnej linii chce działać, no ale ten ruch nie byłby najlepszy. Dlaczego? Otóż, jak Hetman zbija na D5 i jak Pionek na przykład na C5, to Hetman zbija i tutaj pozycja jest bardzo dobra, no bardzo swobodnie wyprowadzamy figury czarnymi tyle w temacie. Jeżeli w tej sytuacji powiedzmy, jeszcze przed wybiciem na C5, goniec by wybił na C6, hetman by wybił i jakby wieża się pokusiła o to goniec E6 i wieża jest w pułapce, robi się niezwykle ciężko. Jeszcze musimy zwrócić uwagę, co by było po takim zagraniu jak C4, bo to się też oczywiście narzuca i hetman D6 sobie spokojnie odchodzi, kontrola, obrona, kontrola i tutaj po ruchu D5 skoczek mógłby ładnie zagrać na D4, ale to też przygotowanie, tutaj w ogóle już myślę, że czarne są świetne z tego względu, że jak wybicie, to wybicie. Narzucające się ruchy to Hetman D4, oczywiście. I sprawdźmy, co by było po tym posunięciu. Otóż skoczek G4, zauważmy, atakujemy Hetmana, grozimy wzięciem tutaj pionka na H2, i kłopoty mają białe. No ale Hetman F4 też taki ruch istnieje. Tutaj odbicie, odbicie. I na B2 na końcu. No i pozycja nadal czarnymi lepsza, chociaż już się trochę komplikuje, aczkolwiek te komplikacje czarnych są potrzebne w tym, w tym, w tym układzie. No w każdym razie, tutaj skoczek D2 jak zbijamy jakoś, no to oczywiście wieża musi odbić. No i myślę, że czarne są po prostu lepsze i tyle. Tyle, tyle w, tym, w tej odnodze. Otóż, no ale w partii tutaj E5 nastąpiło, na co skoczek E4. Skoczek znajduje dobrą placówkę, zawsze po wybiciu świetnie tutaj jest, świetne jest odbicie na C5. Goniec zagrywa na E3. Tutaj Carlsen Razu wyjaśnia sytuację w centrum i zagrywa hetmanem na b6. To są takie standardowe pozycje, mi się one no nawet podobają czarny aczkolwiek tutaj białe, zwolenników gry białymi na pewno też jest dużo. No i teraz zwrócimy uwagę, że ten goniec no nie gra, ale zawsze mamy opcję przełomów. Tutaj taki ruch e6, no trzeba uważać z takim ruchem, bo zamykamy gońca c8, on jest bardzo potrzebny albo na f5, albo na g4. No i teraz tak, w partii Hetman zagrał na e2, goniec d7. Zobaczcie, ostatnia figura wyszła do gry. To jest taki ruch, żeby wyprowadzić oczywiście gońca, no to jest wiadome i tam wieża C8, może wieża AC8, w każdym razie wieże się łączą i mają jakieś już pole manewru. Goniec zagrał na A4, na co wieżą tutaj Carlsen na C8, zagrywa skoczek na C3 i teraz zwróćmy uwagę, że po tym ruchu jedyna słuszna decyzja, no to to jest oczywiście wybicie skoczka. Można powiedzieć, że w tej sytuacji, no tutaj konstruujemy białym silne centrum, ale zyskujemy czarnymi przede wszystkim atak na pionka, no i pole C4 jest bardzo... Bardzo kuszący, żeby tam się, no jakby tam skoczek się dostał, to w ogóle by było świetnie. W tej sytuacji Magnus zagrywa, no chyba tak jak silnik odpowiada, mianowicie Hetman D8. No, to jest ruch e, trudny, na pewno, bo ciężko wycofać figurę, którą już zagraliśmy, ale zwróćmy uwagę, że hetman z B6, no już by nie atakował pionka B2, tu się zrobiła wolna linia, na pewno wieża tego hetmana by chciała atakować. No, hetman wrócił, broni gońca i skoczek już ma swobodę zagrania na przykład na A5. Goniec jednak zagrywa na B3 i skoczek mimo wszystko zagrywa na A5. Zwróćmy też uwagę, że Magnus oddaje pionka. Ten pionek nie zostaje przyjęty, ale jeżeli by Caruana wybił tego pionka, bardzo ładny ruch goniec F5 z atakiem na gońca. No, i teraz, jeżeli goniec tam sobie ucieka gdziekolwiek, no to my odbijamy po prostu tutaj na C3 piona i jest dobrze. Jednakże, jak nastąpi C4, to jest E6. Goniec ma problemy w tym momencie, ale jest ruch wtrącony, dzięki czemu tutaj Hetman broni pola E4 i goniec ma szansę uciec. No, i teraz, na przykład, po Hetman D7 goniec zagrywa na E4. No, i finalnie, oczywiście, tutaj prawdopodobnie można wybić. Można też zstępem zagrać H6, ale finalnie zdobywamy tutaj znaczy, odbijamy pionka na C4. No i te centrum przede wszystkim wyglądało no, tragicznie troszeczkę, bo nie ma opcji przełomu póki co. No myślę, że czarnymi tutaj to jest pozycja oczywiście równa według silnika, ale myślę, że z takiego psychologicznego punktu widzenia, czarnymi gra się to wygodniej. No i teraz poskoczek A5, wieża zagrywa na C1. Po, po tym ruchu tutaj Magnus postanowił wybić takiego nieprzyjacielskiego gońca. AB, no niby wyprostowaliśmy tutaj pionki białym. Ale Magnus się cieszy i wraca z powrotem Hetmanem na B6. Hetman zagrywa na A2, żeby była jasność. Karuana w tej, w tej pozycji, w ogóle w tej sytuacji, również gra bardzo dobre posunięcia. To nie jest tak, że gdzieś tutaj białe popełniają błąd. E, oczywiście e, pozycja jest e, gustowna, że tak powiem. Kto lubi grać białymi, to proszę bardzo, kto czarnymi, to jak najbardziej. Ja wolę grać czarnymi, nie ze względu, że gra Magnus, tylko no, tutaj mi się to bardzo podoba e, z prostych powodów. Ja tutaj mam dosyć fajne plany, mianowicie e, mogę też grać A5, mogę w, e, wieża C7, wieża C8, próbować atakować pionka. Jakby się udało zatrzymać marsz tego piona, byłoby cudnie, ale to nie jest oczywiście teraz takie proste, bo grozi to w jednym ruchu teraz e, zagranie. No w każdym razie... E, jak poszło? Mianowicie, właśnie Magnus zagrywa A5. Ruch się bardzo przydaje z tego względu, że no troszeczkę ogranicza skrzydło hetmańskie, ten pionek z B3 nie ma tutaj podejścia. Hetman zagrywa na A3, na Pionka, na co czarne spokojnie że F na E8. W ogóle, tak jak się patrzy na tę grę Karsena, czasem mamy, mamy wrażenie, znaczy ja mam takie wrażenie, mówię za siebie, oczywiście nie wiem jak wy, że to są takie proste posunięcia, takie solidne. Wiecie, jak jest okazja, to Magnus szarpnie, bo świetnie liczy warianty. No ale w tym momencie trzeba spokojnie zachować spokój, grać, no, tak technicznie troszeczkę. No jest atak na Pionka, no to jest obrona na Pionka, taka, taka, taki prosty przykład. No i w tym momencie jest ruch C4. Co gra Mistrz Świata? Mistrz Świata wybija. No, skonstruował tutaj przeciwnikowi bardzo silne centrum. Ale Hetman A6 znajduje świetną placówkę. Ładnie za piątkiem się ustawił. I przy okazji jest atak na tego piona, co trochę wymusza tutaj takie zagranie pod tytułem C5. No, wymusza i nie. No, skoczek D2 musiałby tylko bronić tego pionka C4. Więc no, widzimy, Karuana gra C5. No, i w tej sytuacji goniec C6 znajduje świetną grę. Dlatego że. Jest obrona punktu na B7, i tutaj goniec kontroluje pole D5. Z takim ruchem jak E6 proszę się nie śpieszyć, dlatego że czasami skoczek z F3, właśnie przy pewnych, przy pewnych manewrach, właśnie z D2 na C4 na D6 ma piękną placówkę, więc z ruchem E6 nie trzeba się śpieszyć, trzeba to trzymać maksymalnie. Ten pionek E7 spełnia bardzo ważną rolę, mimo że się w ogóle nie poruszył. No i w tej sytuacji wieża zagrała na B1, żeby była też jasność dalej, w tej sytuacji dalej silnik mówi. Minimalnie dla białych. Nie wiem dlaczego. Nie potrafię tego wyjaśnić. Nie wiem. W każdym razie na pewno czarne wyrównały pozycję. Minimalnie dla białych. No to 0,20. No to to jest równa pozycja. No i jedziemy dalej. Pionek zagrał na A4. Zawsze ten pionek jest trochę wyżej. Goniec, naprawdę, ten goniec to jest w ogóle piękna rakieta w tej pozycji. No świetnie to w ogóle kontroluje broni, pomaga z jednej i z drugiej strony. Wieża z c 1 i tutaj. Magnus zagrał wierząc C na D8. No dlaczego go nie? Trzeba tutaj po wolnej linii zacząć grać. Skoczek na D2 i teraz takie posunięcie bardzo prowokacyjne. W ogóle teraz dobrym ruchem byłoby na przykład też między innymi zagranie ruchu F6, żeby próbować rozbijać centrum, ale Magnus zagrywa Hetmanem na E2. Takie to jest posunięcie nieco e, ciekawe. Znaczy, nie wiem w sumie, jak określić ten ruch, bo. Nie, nie wygląda to znaczy źle. Co znaczy, chodzi o to, że ten Hetman nic tu sam nie może zrobić, ale pojawiają się takie wizualne przeszkody. Prawdopodobnie Hetman ma ochotę zagrać na G4 i dać mata na G2. No tu goniać świetnie pomaga. No, to jest plan prosty. Tak chcemy Hetmanem zagrać. Przerzucić ewentualnie hetmana, hetmana na to skrzydło. Gdy nie ma białopolowego gońca, będzie trudno tego Hetmana złapać, więc tutaj możemy być o, o to spokojni. No i w tej sytuacji, no. Pff. Tu niech podpowiada wieża E1, żeby zagrać, ale Karłana gra F3. No i właśnie to jest taka prowokacja do popełnienia błędu, i F3 jest tym błędem. Teraz pytanie do widzów: jak zagrać, żeby wykorzystać ten ruch F3, czyli błąd, jak mówi silnik? Otóż to jest dosyć trudne, naprawdę to jest trudne. Znaczy, znalezienie ruchu może będzie łatwe, ale ocena jest według mnie trudniejsza. Otóż Magnus. Carlson w tym momencie wybija pionka na D4. Kapitalna decyzja! To jest arcymistrzostwo galaktyki, bym powiedział. No, to nie jest łatwe. Naprawdę, to jest bardzo trudno przeliczyć, ale już staram, postaram się wytłumaczyć, dlaczego taka decyzja. Otóż zobaczcie: no, wybić trzeba, bo jak nie wybijemy, to piona tracimy, to się wszystko sypie. I Hetman zbije na D2. Magnus stwierdził tak. Mam fantastycznego gońca na C6. Bronie na A4, to jest pewien atut czarnych. Bronie na B, białe nie mają żadnej kontry, a jeszcze mam tutaj w zanadrzu atak na pionka. Moja wieża jeszcze może rozwinąć skrzydła, więc tutaj czarne dlatego też podjęły taką decyzję i to jest bardzo dobra decyzja. Silnik się z tym w 100% zgadza. Jak poszło dalej? Wieża D1, Hetman zagrał na F4. No i gramy sobie po prostu bez jakości, ale z pionkiem więcej. W tym momencie Hetman zagrał na B4. I teraz posunięcie E6 jak najbardziej jest możliwe, stabilizacja pionków, skoczek na D6 nie wejdzie, bo skoczka nie ma. Goniec zagrał na C3 i hetman wybija na B4. No i teraz pytanie właśnie, zobaczcie, że mimo strat materialnych czarnych, tak w cudzysłowie mówiąc strat materialnych, bo to świetna cena pozycji, to jest wymiana hetmanów. No i teraz tak. Goniec wybił na B4, ale pytanie, co się stanie, jak wybija wieża? Bo chodzi o to, żeby tutaj trzymać tego pionka. No i po tym ruchu, goniec by się z F8 zainteresował pionkiem na C5. Jakby tego pionka już się. Jakby czarne zdobyły tego pionka, pozycja robi się arcy trudna dla białych. Bardzo trudna. No i teraz tak: Obrona pionka może nastąpić poprzez ruch goniec D4, ale wieża D8. I pojawiają się tutaj już taktyczne motywy pod tytułem goniec C5. No i teraz na przykład. Silnik wskazuje król F2. Zaraz powiem dlaczego. Teraz sprawdźmy, czy wieża może zagrać na C4. No bo to się oczywiście narzuca. I teraz trzeba dostrzec pewną rzecz. Mianowicie, pionek A robi karierę. No i idzie na A3. Zobaczcie, że on samotnie idzie sobie tym pionkiem do przodu. No i teraz jak stanie na polu a2, to ja bardzo szybko tutaj zagram gońcem na d5 i obronię tego pionka. To jest bardzo ważny element. Jeżeli wieża by zagrała na a1 od razu na tego pionka, to absolutnie nie wieża a8, tylko prosta taktyka wieża d4. Jeżeli wieża zbije, no to wszyscy już pewnie zauważyli, tutaj zbijamy na c5. I to jest pozycja kompletnie, kompletnie wygrana, nie ma co zbierać. Ze względu właśnie na tego pięknego pionka A3. No i teraz, jak tutaj to się wszystko by mogło jeszcze potoczyć po ruchu? A3 król mógłby zagrać na F2, żeby zawsze być bliżej w razie poświęcenia na D4. I w tej sytuacji właśnie A2 jest bardzo dobrym ruchem, i teraz wieża A1 już teoretycznie działa. No i goniec D5. No i nie widać tutaj dobrych, że tak powiem, do, Dobrej gry dla białych. No tutaj y, y, czarne by się zajęły pionkiem C5, y, ten pionek odciąga trochę wieże. No i tak myślę że, znaczy myślę, że realizacja byłaby dosyć łatwa dla Magnusa. Jednakże tutaj Karuana wybił właśnie gońcem na B4, prawdopodobnie widząc taki wariant z daleka mniej więcej. Goniec wziął pionka. czyli dwa pionki więcej, jakość mniej i żadnej kontry ze strony przeciwnika. Myślę, że to może nas tutaj utwierdzać w przekonaniu, że pozycja czarnych jest świetna. Goniec zagrał na A3. Goniec na F6. Kwestia realizacji teraz przewagi. Tutaj silnik pokazuje dużą przewagę e, czarnych. Minus 1, około 70. To jest spora przewaga. Król zagrywa na F2. Goniec E7. Magnus jak już poczuje krew, to gra dosyć żywiołowo, znaczy dosyć szybko i pewnie. Bierze na B6. Wieża c8. Mamy zawsze czarnymi czas na to, żeby spokojnie sobie pograć, obronić gońca, przestawić figury. Nie śpieszymy się. Wieża d2. Znaczy chodzi o to, że jak przeciwnik nie ma żadnej kontry, to my nie musimy się śpieszyć właśnie z realizacją tej przewagi. Posunięcie f6 na spokojnie, posunięcie f4 i Magnus od razu zagrywa e5. Bardzo odważna decyzja. Zobaczcie, wyrabia drugiego wolnego piona. Tu po wybiciu następuje wybicie w centrum. Wieża e2. Wtrącony szach, na F8, król E1, posunięcie wieża F5. Czyli gra sobie spokojnie tutaj, Magnus, broni Pionka, zawsze ma na to czas. Jeżeli nastąpi ruch G4 z tempem, no to wiadomo, że. Wieża F3 i atakujemy gońca i ten pionek za chwilę będzie broniony poprzez na przykład ruch goniec F6, powiedzmy, albo ruch E4 też jest możliwy. W każdym razie, tak nie było, Powieża F5 wieża wróciła właśnie z B6 na B1 i posunięcie E4. Zobaczcie, dwa wolne pionki się zrobiły, wieża się ustawiła świetnie i tutaj z gońcem pięknie atakują. No widać się... Widać, te myślenia, widać to myślenie, takie, widać to takie logiczne posunięcie ze strony Magnusa. Wieża teraz świetnie właśnie tutaj działa i atakuje Pionka. Wieża C1, no bo cóż, karuana tu może zrobić? Nastąpił e, szach, wymusza to G3, ok, to jest zawsze jakaś tam słabość. Wieża ma punkt zaczepienia na polu F3, goniec na G5, wieża B1. No i wieża zagrywa na f3 z atakiem na gońca, goniec na c1, e, tutaj goniec oczywiście nie wymieniamy, tylko trzymamy aktywnie silnego gońca, wieża zagrywa na b6 w tej sytuacji, tu jakieś opcje istnieją w razie czego, no ale tutaj Magnus wszystko policzył, oczywiście liczy coś takiego jak wieża bije na c6 e, e, i teraz e, no na pewno by, no sprawdźmy w ogóle co by się stało, ja tutaj się jąkam trochę, ale co, co by się stało jakby wieża wybiła, no to wybijamy, wybijamy i wieża bije na c5, dwa pionki więcej nie ma tutaj chyba co zbierać. No i teraz tak. Powieża f5 białe zagrały gońcem na a3 z obroną pionka i król f7. Wszystko jest pod kontrolą i czarne mogą spokojnie tym pionkiem, tym królem maszerować do centrum. Tutaj wieża zagrała na f2, wieża na f3, wymiana, wymiana, król f1 i goniec d4. Czyli gońce tutaj wspomagają tego pionka Karłana pod partię. Dokładnie w tym momencie poddał partię. Magnus Carlsen wygrał. E, piękna partia, muszę przyznać. I teraz e, pytanie oczywiście, dlaczego poddał partię? No tutaj plan Czarnych jest bardzo prosty. Król zmierza do pola D5. Kosi kolejne pionki i wygrywamy po prostu partię. Za dużo tutaj pionów mają czarne. Jeżeli na przykład wieża by się jeszcze tutaj opierała, troszeczkę zagrała na B4. Goniec E3 myślę, że dobry ruch. Są groźby pod tytułem, czasami F2 i tam goniec albo na B5 może strzelać, albo się przerzucić przez D7 na H3. Trzeba tutaj białymi bardzo uważać i się obronić. Ale nadal plan jest prosty: Król E6, Król D5 można próbować grać. Na przykład wieża by zagrała na F4. Dosyć sprytne posunięcie, wymuszające praktycznie wymianę, no ale. Może to zrobić. I przy różnopolowych gońcach tutaj wygrana czarnych również istnieje. Z prostego powodu są dwa wolniaki. Plan jest następujący. Król zmierza na B3 i doprowadzamy tam pionka. Nic tutaj nie jest, nic tutaj nie powinno być trudnego. Gratulacje dla Magnusa Karsena dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, cześć.